Za nami kolejne wielkie wydarzenie muzyczne w Rybniku. Rod Stewart w minioną sobotę dał niezapomniany koncert. Na Stadionie Miejskim zjawili się fani z całej Polski, ale także z wielu ościennych krajów. Nas również tam nie zabrakło. Jak przystało na ekipę telewizyjną, byliśmy oczywiście z naszą kamerą. To jeden z pierwszych utworów wielkiego szkockiego artysty podczas sobotniego koncertu na stadionie w Rybniku. Gdy tylko Rod Stewart pojawił się na scenie, wniósł niesamowitą energię, którą zaraził skutecznie i publikę. Fani śpiewali, tańczyli, wiwatowali, a nawet płakali ze szczęścia. Słowem, bawili się doskonale. Bawimy się świetnie po raz kolejny na koncercie Roda Stewarta i będę jeszcze kolejny raz i kolejny, ile się da. Kocham go od dzieciństwa. A jak sam Rod? No chyba nieśmiertelny. Koncert bardzo udany, te instrumenty robią niesamowite wrażenie. Ten nastrój taki, bo tego w telewizji po prostu nie ma, nie? I jak podoba się koncert? Wspaniały. Niczego więcej nie powiem, nic dodać, nic ująć. Widzę nawet łzy w oczach, wzruszenia. Tak, bo doczekałam się koncertu. Ale zacznijmy od początku, czyli od godziny 17, gdy ulicą Gliwicką na stadion przejechała w policyjnej obstawie kawalkada luksusowych Mercedesów. W jednym z nich siedział piosenkarz wraz z córką. Już to podniosło temperaturę w tym miejscu, a fani żwawo ruszyli w stronę wejścia na obiekt, dodajmy, bardziej obstawionego przez ochronę niż w zeszłym roku. Widzom jednak nic nie przeszkadzało. Czekali jedynie na swojego idola. To są moje młode lata, więc ja mam troszkę mniej o pół godziny od niego lat, także powiedzmy... No, a za co się kocha? No oczywiście za styl, za romantykę. No, jestem romantycznym człowiekiem, dreszcze mam w tej chwili. I am sailing home again across the sea. Jest to artysta przedniemiarki. Za co jeszcze kocha się Roda Stewarta? Ma wspaniały głos. No ja bardzo lubię Roda Stewarta, powiem szczerze, że słucham go od dzieciństwa, ale tak żeby nie było kolokwialnie od kołyski to może nie, ale z ciekawością przyjechałem zobaczyć koncert akurat tutaj. A za co kochacie Roda Stewarta? Za sailing, tak, za Angel, tak jest, za to, że jest. Wśród widzów nie brakowało fanów z całej Polski, niektórzy zdążyli nawet zwiedzić Rybnik. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz w Rybniku, podoba mi się, no po drugiej stronie tak lasy jak w Zielonej Górze, więc atmosfera sprzyjająca. Przestrzeni sporo, piękne zieleni. Drogi, dobre jedzenie. Atmosfera jest faktycznie ciepła, przyjazna, słoneczko nas przywitało, bo przyjechaliśmy kilka godzin temu. U nas leje. A u nas po prostu leje. Wyjeżdżaliśmy. I dlatego też się cieszymy, bo wspomnienia, muzyka i dobry klimat będzie nam towarzyszyło długi, długi czas i będziemy to wspominać na pewno z radością. Jeszcze przed gwiazdą na scenie zagrał zespół Manchester, wybrany spośród wielu kapel przez management Roda Stewarta. To jest nowość dla nas, nowe doświadczenie, więc jest trochę stres. Jest duża scena, dużo ludzi przyjdzie i fajnie by było, gdyby nas... Chyba naroda. No oczywiście, że naroda, a nie na nas. Dlatego fajnie by było, gdyby nas nie obrzucali pomidorami i nie krzyczeli już won! Sam Rod w Polsce był już w piątek. Co robił, to zdradził nam organizator koncertu Janusz Stefański. Nawet się wybrał na wycieczkę do Oświęcimia, ale wczoraj była tak fatalna pogoda, że po 30-40 minutach zawrócili z tej wycieczki, bo zobaczyli, no chyba padał grad tak naprawdę, który po bokach tworzył wrażenie śniegu padającego, który gdzieś tam zostaje po bokach autostrady. No więc trochę się przestraszyli tej pogody i wrócili z powrotem do hotelu. Do Oświęcimia artysta pojechał ostatecznie w sobotę rano, a wieczorem dał niesamowity i niezapomniany koncert.